Z całego serca zapraszam Cię na część drugą tego naszego krótkiego poradnika, czy też pomocy szkła powiększającego, które ma pokazać, czy kochasz siebie samego. Samotność. Plaga XXI wieku. Namawiam Cię do tego, żebyś szukał wspólnot, ludzi, zakładał rodzinę, był w kościele, był częścią jakiejś społeczności. Nigdy nie był zbyt sam. Ale doskonale wiemy, że nawet jeżeli jesteśmy wśród ludzi, niekiedy możemy poczuć ogromną samotność. Pierwszy przykład z brzegu. Nie wiem, jaka jest najbardziej niebezpieczna dzielnica na Twoim terytorium, w Twoim mieście. No ale u nas, jakbyś się zapuścił na szmulki sam o 2 w nocy, jeszcze jakoś dziwnie ubrany, to ani nie minie 5 minut, to wstąpi Cię banda dosyć tak zadziarsko wyglądających młodych albo nieco starszych ludzi i mimo, że będziesz wśród nich, ręczy Ci wcale nie będziesz przez to mniej samotny. Co więcej, może nawet ta samotność się będzie wzmagać. Więc chodzi oczywiście o to, byś był wśród ludzi życzliwych. Byś miał stałego spowiednika, super, kierownika duszy, o, jakby było miło. Ale to tylko połowa roboty, to tylko połowa oferty. Oczywiście dobrze jest mieć kogoś blisko, ale zawsze będzie taki sekret, taki ból, taki smutek, takie cierpienie, które w żaden sposób nie będzie do omówienia z drugim człowiekiem. Bo wstyd, bo ból, bo strach, bo nie wiadomo co. Jest taki numer telefonu, którego nauczyła mnie kiedyś mama. Zdradzam Ci go teraz zupełnie za darmo, ale może go już znasz. Wybiera się go w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I wyobraź sobie, że w tym momencie uruchamia się zupełnie darmowy, 24-godzinny Blue Connect. Łącze, które pozwala Ci rozmawiać z tym, który chce Cię słuchać. Nie ogląda w tym momencie serialu. Nie śledzi poczynań Ligi Mistrzów. Zostawia wszystko i jest na całego Tobą zainteresowany. Słucham Cię, Kasiu. Słucham Cię, Pawełku. Mów, mów. I co więcej, on Cię zna. Nie tylko jest po Twojej stronie, ale Cię zna. Więc możesz z nim mówić jak z najlepszym kumplem. Skrótowcami. Masz na pewno takich kumpli, ja mam. Z którymi wystarczy, że rzucisz jedno słowo giżycko i już przez godzinę się śmiejecie, bo wiadomo o co chodzi. Z nim miej tak samo. On był na każdej imprezie, na której byłeś. Może byś wolał, żeby nie był. Ale widział każdy film, który widziałeś. Książkę, którą czytałeś i którą przeczytasz, a może tą, którą napiszesz, też zna. Zna Cię. Chce z Tobą rozmawiać. Chce się z Tobą śmiać. Kiedyś moją żonę zapytał jeden z producentów telewizyjnych, czy Pan Bóg ma poczucie humoru. Popatrzyła na tak, mówi, patrząc na Pana, no i na mnie, no to musi mieć ogromne. Ma. Inaczej nie wymyśliłby żyrafy, nosorożca, czy tego łosia, 300 kilo ledwo chodzi. Słuchajcie, ma, więc możesz z nim żartować, możesz z nim rozmawiać psalmami, oczywiście, bardzo proszę, ale możesz się też zostawić Dawidowi i stworzyć swój psalm. Mówić z nim w takiej intymności, w jakiej z nikim innym nie rozmawiasz. Żebyś wzruszył się, kiedy usłyszysz jego głos, że widział cię, gdy stałeś pod drzewem figowym. I ty nagle, masz pewnie takie doświadczenie, takiego krótkiego spotkania, tego Blue Connecta, wtedy, kiedy się zajarzyło, kiedy zobaczyłeś, że wiesz, o co chodzi w twoim życiu. Dlaczego nie mieć tego stanu stale? Nigdy nie bądź sam.